Koledzy, jesteśmy w moim centrum dowodzenia. Jak widzicie, tutaj jeszcze będzie drukareczka, bo drukuję wyniki, więc troszeczkę musiałem tutaj zmienić. Teraz dzisiaj akurat, wiadomo, no, pogoda nas nie rozpieszcza, bo jest brzydka. Pokażę za oknem, jak to wygląda, moje gojemniczki. No, pogoda nie jest za fajna. Moje młódeczki tam właśnie sobie na lewym boksie leżą rozłożone. Nie rozpieszcza. Tutaj mamy trochę zieleniny dla naszej młodzieży. Młodzież, powiem wam szczerze, jak najwięcej rzeczy takich prostych im podawać. Także teraz będziemy dawać, teraz pójdziemy, zobaczymy, jak będą futrowały. Jesteśmy już w środku. Moje młódeczki przyciemniane to już zaczynają naprawdę dużo puchu zrzucać. Zobaczcie, ja tego nie sprzątam. One później, jak przychodzę o 16, 16.30 je zaciemnić, to wszystko jest zjedzone z podłogi. Mnie tam nie obchodzi, czy jest czysto, czy nie. Porzucamy im zieleniny i niech sobie maluszki jedzą. To nie obchodzi, czy jest czysto, czy nie jest czysto. One mają naprawdę, ta młodzież ma rosnąć, ma wytworzyć sobie swój własny mikroklimat. Ogólnie jest tak, że kartony chłoną wszystko, tak jak widzicie. Dzisiaj będziemy koszować dziewczyny na drugi lot, a o pierwszym opowiemy później. Trochę był przewiany, więc tutaj szans za bardzo nie było z takiej małej ilości, ale jak widzicie, deszcz dzisiaj pada. Tutaj koledzy, wiele się zmienia, miałem teraz trochę czasu, że młodzież zaraz sobie przyjdzie, będzie skubać, a tymczasem chciałem wam pokazać. Robię stolik kawowy, który jest już skończony. Teraz jest zakryty. Również jest ławeczka, tak żeby się miło spędzało czas i oglądało, jak te gołąbki przychodzą. A na razie, chodźcie maluszki, chodź, 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 chodź mały, chodź. Chodź, 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 chodź. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A tak jak widzicie, damy im zielone. Myślę, że za godzinkę, dwie już zieleni nie będzie. Także to tyle, co na dzisiaj. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej.